Jesteśmy w gaju oliwnym. Słońce już się oparło o szczyty. Słuchaliśmy mistrza, a między nami i nim była harmonia niezmącona niczym, aż gdy zmęczony zapadł w sen, zaczęliśmy bawić się. Przewodziła nam dziewczyna, energiczna oraz bystra. Nagle zaczęła jako doł mistrzowi malować rumieńce i wąsy. Włożyła mu czapkę osła, którą karał za bujanie w obłokach. Oburzeni byliśmy tym, co zrobiła, lecz nie potrafiliśmy śmiechu powstrzymać. A kiedy lekko go rozebrała, postanowiliśmy ją ukarać. Mistrz przebudził się, zabronił karać jej. Rzekł, że teraz, co prawda, przypomina z pozoru błazna, lecz czy zmiana ta oznacza, że gorzej będzie nas nauczał śmiechem? Mocniej ryknęliśmy, rosła przepaść między nami a nim. Płakaliśmy ze śmiechu i trwogi, klin rozpaczy duszę nam przepołowił. Przerażeni tym szyderstwem, zaczęliśmy na oślep biec, a przed nami dziewczyna gląsając beztroską.